Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i witam was w dość spontanicznym materiale z Elden Ring, ponieważ chciałbym wam powiedzieć, że jutro o godzinie 18.00 wreszcie wracamy i na dobre zaczynamy serię Zagrajmy w Elden Ring na wyzwaniu Zero Śmierci. Moi drodzy, będzie to naprawdę, coś czuję, wielka seria, wiele tam będzie emocji, wiele umierania. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak ostatnio było na moim rekordowym podejściu śmierci tuż przed Złotym Drzewem, bo to będzie naprawdę dotkliwe i smutne po prostu. Ale postanowiłem, że nagram ten film, żeby wam to po prostu zakomunikować. Opowiem wam trochę o tej serii, jak to będzie wyglądało właśnie w tym filmie, także jak nie wiecie, jest to dla was zaskoczenie, to się cieszę, bo w sumie w tym filmie wam to wszystko wytłumaczę. To jest bardziej taki film informacyjny, potraktujcie to sobie w ten sposób. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten jutrzejszy strumyk odbędzie się oczywiście na Twitchu, do którego link macie w opisie. To jest twitch.tv/demonidiaslife. No i tam już o godzinie 18.00 rozpoczynamy nasz 5-godzinny stream numer 1 z Elden Ring Wyzwania Zero Śmierci. Oczywiście tych streamów będzie dużo, dużo więcej. W przypiętym komentarzu pod tym odcinkiem znajdziecie też rozpiskę, ile tych streamów będzie i w mniej więcej jakie dni możecie się ich spodziewać i w jakich godzinach. Także mam nadzieję, że będziecie wpadać, no bo oczywiście nagranie będą na YouTubie, więc jak ktoś coś przegapi, to nie będziecie stratni, ale na żywo to jest zawsze fajnie, bo można też oczywiście brać udział aktywny w prowadzeniu serii. Możecie wchodzić w interakcję ze mną i też wspierać rozwój tej serii. I moi drodzy, za chwilę przejdę do omówienia tego dalej, natomiast chciałbym też jeszcze jedną rzecz wam zakomunikować, która może wam się spodoba. Tak nie bez powodu też tutaj ustawiłem sobie samurajską zbroję na mojej postaci. Być może słyszeliście to w serii z Wulonga. Ale zanim zaczniemy, pozwólcie tylko na krótki fragment reklamowy i informacyjny odnośnie naszego wspólnego wyjazdu do Japonii, o którym wspominałem w 4. odcinku z Wulonga, ponieważ pozostały w zasadzie ostatnie 2 miejsca dla chętnych. Jeżeli ktoś z was nie wie, to w październiku tego roku odbędzie się wyjazd z polskim biurem podróży Watari Dori do Japonii, ale wyjazd będzie się różnił tym od większości takich wyjazdów, że ruszymy naprawdę kameralną i małą grupą, a także, że będzie on inspirowany Nio, stąd sama nazwa podróży, czyli Japonia śladami Amritty. Podczas wyjazdu odwiedzimy nie tylko te znane i popularne miejsca, ale również te mniej rozpoznawalne, aczkolwiek naprawdę interesujące i godne uwagi. Na wycieczce nie zabraknie również polskiego doświadczonego przewodnika, a sam fakt, że grupa będzie mała, umożliwi nam po prostu większą swobodę, luz i spokój. Link do planu wycieczki oraz szczegółowego harmonogramu, regulaminu i wszystkich innych istotnych detali znajdziecie pod linkiem zamieszczonym w pierwszej linijce opisu tego filmu. A na wyjeździe po raz pierwszy w historii ponagrywam, uwaga, daily vlogi i będę je wrzucał na kanał już po powrocie do Polski. Codziennie. Natomiast na bieżąco i tak wiecie, w czasie rzeczywistym będziecie mogli śledzić relacje na moim Instagramie DemonidiasLive, do którego link również znajdziecie w opisie, także serdecznie zapraszam do zaobserwowania i myślę, że będzie ten wyjazd po prostu taką naprawdę niesamowitą możliwością na naszą wspaniałą integrację, także szykuję się i zapowiada się, że to będzie po prostu przygoda życia, przynajmniej mojego i gorąco was zapraszam do tej wspólnej podróży, a tymczasem, moi drodzy, nie przedłużam, tylko przejdźmy do dzisiejszego odcinka. I bardzo dziękuję też z tego miejsca Zagrajnikowi za udostępnienie mi materiałów, które mieliście okazję przed chwilą obejrzeć w tle. Zapraszam również na jego kanał, gdzie jest film z wyprawy w ogóle do Japonii, żebyście mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Link będzie również w opisie. No i dobrze, moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chodzi o też wycieczkę, no to naprawdę serdecznie raz jeszcze zapraszam, ale koniec reklamy. Bardzo dziękuję wam za cierpliwość, oczywiście też dodaję jak zwykle takie rozdziały, więc można sobie oczywiście obejrzeć lub też nie, jeżeli ktoś na przykład już słyszał. I słuchajcie, jeżeli chodzi o samą serię, to właśnie w tym miejscu jest jeden z kluczowych momentów. Podobnie jak w Sekiro, tutaj jest tak naprawdę de facto, nie chcę powiedzieć jedyna dopuszczona śmierć, bo to właśnie nie jest śmierć, to jest cutscenka. Także podobnie jak w Sekiro, to miejsce tutaj no skończy się cutscenką. Nie ma napisu, że umarliśmy, więc tak też będzie na wyzwaniu. I to tylko chciałbym powiedzieć, to jest jedna taka kontrowersyjna rzecz wynikająca z wyzwania Zero Śmierci w Eldenie. Natomiast jeżeli chodzi o resztę tak naprawdę tutaj zasad, to kształtują się one w następujący sposób. Wyzwanie w Elden Ring będzie polegało na przejściu fabuły Elden Ring bez ani jednej śmierci. To oznacza, że nie musimy walczyć ze wszystkimi bossami, no ich tam jest ponad 100, więc tych tam nawet to, jakby to nie ma sensu, żeby robić wszystkich bossów na takim wyzwaniu, bo
jesteśmy trochę ograniczeni też czasowo w tym wyzwaniu i nie chciałbym, żeby też takie wyzwanie z drugiej strony 100 godzin trwało, dlatego będziemy robić tylko tych bossów, co są konieczni, ale konieczni to też są poboczni niektórzy dla mnie, bo chcę zyskać pewne przedmioty, bo ja chcę zyskać pewien poziom, więc również będziemy ruszać na bossów niektórych pobocznych, ale nie na wszystkich. I jeżeli chodzi o bossów fabularnych, to i tak nie martwcie się, bo gwarantuję wam, że będzie dużo emocji, dużo umierania i wcale nie będzie tak łatwo, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka, szczególnie z perspektywy właśnie grania na wyzwaniu zero śmierci, gdzie z tyłu głowy macie, że kurde, jak mi teraz ten rol nie wejdzie, to zginę. To naprawdę generuje dużo problemów, nerwów, stresu i głupich błędów właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą. No mamy tutaj do pokonania chociażby takich bossów, jak przecież Horalu, Radagon, czy Eldeńska Bestia, ale też mamy Morgota, Margita, więc wcale nie jest tutaj tak jakoś super łatwo. Mamy też tego Jeźdźca Złotego przecież przed wejściem do stolicy. Także szczerze, nie będzie to jakaś kaszka z mleczkiem, żeby przejść to i to już się przekonałem bardzo brutalnie, jak się wyłożyłem na mojej najlepszej postaci na ostatniej próbie tego wyzwania, po której przerwę zrobiłem na prawie pół roku, tuż przed Złotym Drzewem. Także super, nie polecam tego. Mam nadzieję też, że na streamie będziecie mnie wspierać i możecie nawet tutaj w komentarzach już pisać mniej więcej jakieś rady, jak macie, bo mówię, muszę się to kurczę trochę przyzwyczaić do Eldena, bo naprawdę dawno nie grałem. Od czasu w zasadzie tych ostatnich tam wyzwań, naszych nieudanych niestety, ale bardzo obiecujących, więc z przyjemnością tutaj poczytam, że taką broń byście polecali na takie wyzwanie i tak dalej, bo to naprawdę, słuchajcie, jest mega istotne i możecie mi w ten sposób bardzo pomóc, ale też mam nadzieję, że właśnie na tego live'a wpadniecie, żeby na bieżąco komentować, odpowiadać na pytania, dawać jakieś sugestie, żebyśmy wspólnie jakieś rzeczy rozkminiali, bo szczerze, na takim wyzwaniu pewne niepozorne wręcz rzeczy, etapy, w lokacjach nawet, wymagają naprawdę dużego skupienia i zastanowienia się, czy chcemy iść tędy, czy chcemy iść tamtędy, czy ich wybijamy, czy ich podprowadzamy, czy na nich skaczemy, czy lecimy ultraofensywnie, czy przebiegamy. No jest mnóstwo możliwości, aby wyłożyć się w lokacjach, jak zresztą wiecie. Mało komu się udaje bez śmierci przejść za pierwszym razem Elden Ring. Chyba, że sobie save'a wczytuję i potem udaje, że tak nie było. Ale no tak jest niestety. W niektórych przypadkach, że no Elden Ring nie jest najprostszym grą, mimo że uchodzi za dość łatwą. Według niektórych właśnie nie. Nie mi to oceniać, ja wiem, że tutaj będę się na pewno wykładał, aczkolwiek mówię, jedno z pierwszych podejść, piąte chyba, było mega dobre, przed Złotym Drzewem byliśmy. Wcześniejsze były totalną porażką i nawet Patches mnie zabijał, więc serio tutaj będzie sporo do eksperymentowania, sporo do nauki. Ten pierwszy, jutrzejszy stream już, tak na żywce nagrywam trochę, to potrwa, słuchajcie, 5 godzin, nie? Więc będziemy mieli naprawdę dużo czasu na zabawę. Od 18 do 23 jutro gramy, w piątek, także na moim Twitchu, link jest w opisie, raz jeszcze przypomnę, będzie zabawa. No i też, jeżeli chodzi o te, słuchajcie, zasady, no to tak jak już powiedziałem, any percent, czyli po prostu ukończenie gry, druga zasada, no to oczywiście ta pseudo-śmierć tutorialowa jak najbardziej jest wkalkulowana. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą resztę, to nie ma totalnie już w sumie żadnych innych takich kwestii. Ewentualnie jeszcze może warto powiedzieć o tym, że będę grał naturalnie bez kooperacji. Natomiast gramy normalnie, czyli tam zaklęcia mogą być, może być mechanika gry wykorzystywana w formie naszych przywołańców, no bo kurde, czemu nie? To jest normalnie w grze, także korzystajmy z tego. W sumie rozwój postaci normalnie będzie prowadzony, to nie jest na pierwszym levelu, od razu też mówię. No ale na przykład coś takiego, jak teraz widzieliście, to już jest równoznaczne z tym, że kasujemy postać i robimy od nowa. I to nawet jakbyśmy mieli 30 godzin rozgrywki, nie? Aha, warto też powiedzieć, będę grał w trybie offline, żeby nie było żadnych dziwacznych akcji, że ktoś mnie tutaj na streamie będzie snajpował na przykład i chciał mnie dojechać na 40 godzinie gry i przed końcem gry, więc od razu uprzedzam, że będziemy w ten sposób grać, no bo uważam, że będzie to po prostu dobre rozwiązanie. No, mam się zmierzyć z grą, a nie z graczami, nie? Którzy będą chcieli na przykład mnie zabić. Generalnie multi nie wchodzi w grę, nie? Jak tam zapomnę, no to wtedy
taka śmierć raczej tam się nie będzie liczyła, no ale mam nadzieję, że takiej sytuacji po prostu nie doprowadzę, no. Raczej postaram się, ewentualnie, jeżeli ktoś mi się wbije, no to wyłączyć grę i taką konfrontację puścić w niepamięć, nie? No bo to nie jest przeze mnie jakoś tam chciane. Kurde, powiem wam, że ten samuraj naprawdę sobie daje radę. Tak jak nawiązując do początku odcinka. No, o! Chciałem powiedzieć, że pewnie zginę. Także mówię, ten odcinek jest taki bardziej informacyjny. To są wszystkie rzeczy. Jeżeli jest coś, co jest dla was jeszcze na przykład niejasne, być może o czymś zapomniałem powiedzieć, o coś chcecie dopytać, to piszcie proszę śmiało tutaj w komentarzach pod tym filmem. Niech to będzie takie nasze, wiecie, Q&A trochę, FAQ, gdzie tutaj odpowiadam też na takie rzeczy, bo postaram się podpisywać na wszystko. Zresztą też będę tłumaczył jeszcze wszystkie zasady na spokojnie na streamie jutrzejszym. No i zachęcam do sprawdzenia tego przypiętego komentarza, raz jeszcze powiem, bo tam będzie rozpiska streamów na najbliższy, na najbliższy czas. Generalnie no nie tak źle to wygląda. Trochę na farcie trzeba jechać, widzę, w paru momentach. No i jeszcze ten fart, o dziwo, się nie skończył. Kurczę, aż jestem pod wrażeniem, że tak to wygląda, bo jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, jak wiecie, no jestem osobą, która spędziła setki godzin już w Eldenie, ale nie grałem przez te pół roku około, nie wiem nawet dokładnie, ale trochę tej gry zapomniałem. I może to brzmieć śmiesznie, że jak to jest możliwe, no trochę tak pamięć mięśniowa zanika. Nie pamięta się dosłownie każdego ataku bossa po takim czasie. Nie pamiętam się też dokładnie każdej ścieżki czy metody, gdzie jaki przedmiot jest do zdobycia, co, jak warto robić, jak rozwijać. Także naprawdę mega docenię wszelkie wskazówki, jakieś pomysły, sugestie, co robić, gdzie robić. No mam nadzieję, że to będzie taka seria, którą sobie będziemy współtworzyć. A jak ktoś jest zainteresowany jakimiś takimi moimi wyzwaniami zero śmierci, to możecie na kanale zobaczyć takie ukończone z Demon's Souls na PlayStation 3. No, na PS5 też możemy kiedyś zrobić, ale to będzie dokładnie to samo. Tylko trochę w ładniejszej odsłonie. Z Dark Souls 1, z Dark Souls 2, z Dark Souls 3. Do tego... O, teraz będzie problem. Do tego też było w Sekiro Shadows Die Twice. Było też w Bloodborne. No i teraz mam nadzieję, że właśnie w Eldenie również sobie takie wyzwanko puścimy. W sumie trochę zepsułem, bo można było użyć tego i miałbym manę, żeby jeszcze te strzały fajnie wykorzystać, nie? I wtedy byśmy go dojechali. No ale dobra, może się uda w zwarciu to ogarnąć. A może nie. Ej, to był dziwny hitbox, nie? No ale cóż, jakby takie coś się wydarzyło jutro, czy nawet pojutrze, czy nawet przed ukończeniem całej serii wyzwaniowej, no to niestety, no ale nie będzie narzekania, to będzie koniec wyzwania i trzeba będzie kasować postać i rozpoczynać od nowa. Także, moi drodzy, bardzo serdecznie chciałbym was raz jeszcze zaprosić jutro o 18:00 na tego live'a, a tymczasem nie będę przedłużać. Żegnam się z wami jako samuraj, postać idzie oczywiście do kasacji. Zresztą jutro to jak będziemy grali na PC-cie, więc to tam zupełnie inna sprawa. No i zapraszam gorąco do oglądania. Możecie tam zostać followa na Twitchu i na Instagramie na przykład, bo tam będę też przypominał o live'ach na bieżąco. Także możecie być na bieżąco w ten sposób, jak tam zostawicie followa. A tymczasem to by było na tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. To był taki krótki film informacyjny, zapowiadający wielką rzecz. Przynajmniej dla mnie. Bo mam nadzieję, że dla was również, że to będzie coś fajnego. Taki powrót Elden Ring w ramach takiego, powiedzmy, też trochę odświeżenia przed DLC zapowiedzianym, które no myślę, że w tym roku wyjdzie, ale to pewnie raczej jesienią, nie? Bym obstawiał. No i cóż, mam nadzieję, że tam się z moim wyjazdem nie pokryje jedynie. No to... To będzie wtedy dylemat, czy jechać, czy DLC nagrywać, no. Moi drodzy, to było raz jeszcze na tyle, nie przedłużam. Trzymajcie się i do zobaczyska, do usłyszenia jutro, mam nadzieję, na streamie. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.